Siemka.pl, cześć wam wszystkim, witam w kolejnym filmiku z serii Wasze Bitwy. Dzisiaj gramy z graczem Narcyzek 121 na czołgu KW-1S, KW-1 Siemka, na mapie Przedmieście i widzimy szansę na wygraną tylko 37% według XVM-a. Jak widzimy, Narcyzek gra tą Siemką na trolu, zobaczymy jak sobie poradzi tym czołgiem z tym działem. Jedziemy tutaj pod ten wiadukcik taki mały. Pierwszych dwóch przeciwników przeleciało nam przed nosem, dwa oje. I PZ4 też zdążyła przemknąć. Czekamy, LTWZ38 nas tu gdzieś przyuważył, na szczęście się zrykoszetował. Czekamy na Covenantera, nie pokazuje się. PZ4H podjeżdża, czekamy. Celujemy strzał za 162, nawet nie wiem ile ta Siemka ma obrażeń. 450. No to nie za dużo wylosowało, no ale na helkach tak się gra. Oj, eksperymental, na szczęście bez przebicia. Tutaj widzimy, Narcyzek w tej chwili w tym miejscu został sam. Z dwóch stron nas tutaj otaczają czołgi teraz przeciwnika. Drużyna nasza się kurczę składa, zobaczcie, jest 1:5 już. Chinook Aiko nas przemknął, jedzie na tego oja eksperymentala. Narcyzek czeka na rozwój sytuacji, zobaczymy co się stanie. Chinook Aiko ostro tam atakuje tego oja. Zabiera mu tych hapeków troszkę. Oj, tam teraz walczy z Chinookajem. Narcyzek, o widzimy, znajduje prześwit. Strzela bez przymierzenia praktycznie, przechodzi to i załatwiamy pierwszego przeciwnika. Jest 3:6. Narcyzek czeka. Tutaj może się jakiś przeciwnik pokaże. Niestety nie. Teraz, kurczę, nie wiem co się dzieje, czemu Narcyzek się nie rusza. Teraz, o, dobra, jedziemy dalej. No i mamy tego, oja teraz eksperymentala, który na tego Chinookaja atakuje, go załatwia. Znowuż zostaliśmy sami, czekamy na tego oja, przejeżdża, strzał za 154. No tak, też mało wylosowało. KW1 załatwił tego oja i mamy sytuację w bitwie 5:8. No, a teraz się zacznie, jak to się mówi, żniwa się zaczną dla Narcyzka na KW1S. Zobaczcie sobie. Mamy LTWZ38, podjeżdżamy, auto aim, boom, nie ma LTWZ. Jedziemy dalej. Tu widzimy, nie ma nikogo w tej chwili, ale przeciwnicy się przemieścili i co się okazuje? O, mamy typa 91. Auto aim, BUM! Nie ma typa 91. I stoi Marder, który nas tutaj widzi. Strzela w nas za 17 z haeków, no dużo nie zada. BUM! Nie ma Mardera. Mamy 4. fraga, jedziemy dalej. AT 2 z prawej strony podświetlona, przy bazie stoi. Próbujemy tą AT 2 scelować, chowa się, strzał taki z biodra nie miał to prawa raczej wejść. I mamy Covenantera, który tutaj sobie stoi i chyba jest na awku. Spokojne przymierzenie, bum, nie ma Covenantera, mamy 5. fraga. No i teraz... Tutaj jest, o, jest ta AT 2. Nie trafia. Narcyzek strzela. Za 128. AT 2 nas na razie nie przebija. Narcyzek się kontuje w tej chwili. Próbujemy, jest, ładnie weszło, ale tylko 75, no szkoda. Sytuacja troszkę się normuje, 10:11. Jeszcze jeden strzał w AT2 za 220, teraz ładnie przylosowało i AT2 zrywa nam gąskę i zobaczcie, i znowuż gąskę zrywa i tak będzie nam tą gąskę zrywać, ale za chwilkę zobaczycie, popełni błąd. Widzimy, Narcyzek też już nie ma naprawiarki. Nie ma sobie jak tej gąski naprawić. Niestety jest zdany na łaskę AT2 w tym momencie. AT2 cały czas nam, widzicie, co chwila nam zrywa gąskę. Non stop zrywa nam gąskę. I teraz patrzcie, zniknął ten AT2. Narcyzek się naprawia. Nie wiem, co ten AT2 zrobił, czemu tak zrobił. Ruszamy i zobaczcie, wyjeżdżamy i AT2 się pokazuje. Obrócę do nas tyłem. No i jeden strzał i AT2 nie ma. Mamy 6. fraga. Została Matylda. Widzicie, całą grę ta Matylda przekampiła gdzieś, bo nie została w ogóle wyspotowana w całej grze. Jedziemy w kierunku bazy. Przypuszczalnie gdzieś ta Matyldka będzie stała. O, właśnie, pokazała się w tej chwili. Nie trafiliśmy w Matyldę. Matylda nas tutaj raz przebiła w tej chwili. Na razie rykoszetuje cały czas. Próba jeszcze jednego strzała i przeładowanie i bum! Nie ma Matyldy, mamy 7. fraga. Tak się zakończyła bitwa na KW-1 Siemka. A jeszcze zobaczmy sobie wyniki z bitwy. Jesteśmy na wynikach bitwy. No i widzimy, Narcyzek zdobył odznakę tą 1. stopnia, tą biegłości chyba tak to się nazywa. Asa pancernego, stalową ścianę, duży kaliber i specjalistę. Zadał 1989 uszkodzeń, załatwił 7 przeciwników i podstawowego expa 1392. 15 razy strzelił, 13 pocisków dotarło do celu i 13 pocisków przebiło. Stalową ścianę zdobył, ponieważ pancerz zablokował 1550 punktów życia. I tyle. Dystans przejechany, kilometr 200 metrów. Ok. To na razie tyle. Cześć.